Can I break this hole from you? It would mean everything to me if I do. Hej, hej, z tej strony Amy, przed nami kolejny odcinek z gry Life is Strange Before the Storm. No i dalej jestem przed sceną, przedstawienie jeszcze się nie zaczęło. I sobie tutaj rozmawiam z różnymi ludźmi, nim pójdę odwiedzić Rachel. Tutaj mamy naszego nauczyciela, znaczy już nie naszego, ale... nauczyciel dramy, w sensie tam, nie wiem, teatru, zawsze wygląda tak dramatycznie. Nie, skoro tak twierdzisz, czy ja wiem. Aha. Taki latają jak myśli dziewczyny. Powiedz mi, młoda dziewczyno, czy dalej uważasz, że prawdziwa miłość nie istnieje? Ale teraz Rachel tego nie usłyszy! Ej, ale mam tylko odpowiedź absolutnie i nie jestem pewna. Ale słodko, czyli nie ma odpowiedzi. Prawdziwa miłość istnieje. Ale to będzie takie głupie nauczycielowi opowiadać o swoich uczuciach, chyba że ona to usłyszy. Dobra, okej. Okay. Miałam drugi raz tego nie zrobić. Nie jestem pewna. May your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Ward. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. Stephanie coś tam miała nam pomagać i nie ma. Ten gość jest dziwny. No dobra. Miecze. Piękne bardzo, dobra. Look. Co? Nieważne, co się stało z Rachel i z ogniem. Rachel i miecz to będzie super zabawa. Tak, to jest raczej nieprawdziwy miecz, więc co za różnica. I Rachel nie słyszała mojego wyznania i to jest foszek. Swoją drogą, ja już zrobiłam chyba kółeczko. Tak, no. Czyli tak, to jest namiot chłopaków, jak sądzę. Tutaj już nie ma nikogo za namiotem. Da się tu wliść? Nie. Okej, okay, a mogę wejść do Nathana, żeby mnie pobił? Swoją drogą, tutaj są męskie stroje, a jestem ślepa. Nevermind. Pokój przybierania się chłopaków. Dzięki, ale nie dzięki. Ej, ale ja... myślałam, że z Nathanem będę rozmawiać. Znaczy, ja nie wiem, czy ja chcę, ale... no, ale byłoby ciekawie, tak przynajmniej tyle. Nieważne. W każdym razie idziemy tam, gdzie się dziewczynki przebierają. A? To jest ciekawsze. Chciałam spróbować. Tak, jak wyjdziesz na scenę, to teraz będziesz musiała grać. Albo coś w tym stylu. W każdym razie, dobra, idziemy teraz tam, gdzie trzeba było, czyli do naszej Rachel. Jej. Tak, ciekawa jestem. Ale zresztą większość tutaj siedzi, tak? I nie wiem. A ona znowu nam się pokaże w staniku albo coś. Nic nie mówię. Aha, trzeba się potwierdzić. No dobra, okej. Okay. Tam są też stroje narysowane, te dziewczyn. Fajnie, Rachel! Dobra, mamy zapis. Mrauć. Jakie widoczki. Aha. Kto? Ona robi sobot...
Też? Znaczy, nie wiem, ale... Fuck. 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 Do kawy coś? Okej. Okay. Aha, że ona chce zrobić wszystko, żeby móc wystąpić za Rachel. To w sumie fajnie, że wtedy mogłam ten... Ona chodzi jak... To wtedy tam, no wiecie... To było, nie wiem co to było, ale dziwne coś w tym stylu. W każdym razie to jest naprawdę podejrzane. Muszę zobaczyć, co ona tam wrzuciła do picia. Coś w tym stylu. Dostałam SMS od Franka. I teraz pytanie. Dostaniemy opie tego? Czy nie dostaniemy opie tego? Bo chyba, znaczy skoro to jest jego szef i tak dalej, to fuck. Aha, okej, okay, dobra. Znaczy nie wiem, czy to mnie pociesza. Z... Znaczy, o nie, nie, nie ogarniam. I just... hurry up. Dobra, to jest to. Rozmawiałem z Damonem. Dobra robota. Możesz się dzisiaj ze mną spotkać, żeby wziąć swoją część, chyba, nie wiem. Twój przyjaciel z dupkiem. Co z tego? Jeśli on jest szczęśliwy? Dobrze ogarnia? Cokolwiek. Teraz ona mówi jego. Whatever. Price. Zrobiłaś dobrą rzecz. Znaczy powiem tak. To, że dealerka jest złą rzeczą, to jest jedna bajka. Ale to, że się nie pożycza kasy i nie zadziera z dealerami, to inna bajka. Znaczy, no ja nie mówię, że dealer ma prawo, nie wiem, tam bić, dręczyć, szantażować, ale... Komukolwiek się nie powinno być niczego winnym, nie? I w jakim stopniu to było dobre, ale biorąc pod uwagę resztę, to chyba nie. Swoją drogą powiem wam tak. Przeczytałam sobie, co by było, gdybym wybrała, żeby nie wtrącać się w to, co robi Damon. Okazało się, że zamiast Mike'ego, który ucierpiał, ucierpiałby Drew. Swoją drogą Drew też dostał przez łeb ileś razy, ale o tym nie było ani słowa. Dobrze, wiem. Więc cóż. Wyszłoby na to, że Drew miałby coś z kolanem i nie wiem, czy to miałoby jakieś konsekwencje, jeśli chodzi o to, że on jest sportowcem. Nie wiem. Natomiast no, Mike'emu nic by się nie stało. Kasa mogłaby zostać dla ojca, wiecie tam, no. No i Drew by nam podziękował, że pomogliśmy Mike'emu i że nie zrobiliśmy nic głupiego. Natomiast... Problem jest taki, że wtedy byłoby jeszcze jedno rozwiązanie, bo można by było albo wybrać, że się chce, tu mamy strój Dejny, tu mamy Miranda, okej. Okay. Aha, zobaczmy, co ona ma w torebce. Mhm. Swoją drogą nauczyłam się, ha, nowego słówka dzięki tej grze. Znaczy nie jednego, ale ogólnie fajnie, nie? Ostatni było, co to jest purs? Teraz już wiem, no. Ariel Prospera, no to jest to środkowe, to jest chyba nasza Rachel, ale nie jestem pewna. Będzie drama. Oj, będzie drama. Zresztą Wiktoria też jest ciekawą postacią. Powodzenia. To jest naprawdę mega, bo tak naprawdę z jednej strony mamy kogoś, kto też jest ogromną, no, taką wredną krową, która jednocześnie nie była całkiem zła. I to też się zmieniło właśnie przy końcu pierwszej części. I to jest kolejna ciekawa postać po prostu. Co nie zmienia faktu, że teraz jest cuką Soul. Trzeba coś z tym zrobić. A Rachel umarła po drodze, tak? Śliczne te. Uwielbiam światełka. Uwielbiam absolutnie. I chciałam kiedyś sobie też pokój zdobyć światełkami. Jak już, nie wiem, zobaczymy kiedyś tam. Tak sobie, jaki plan mam. Dragon Mask. A to jest ta maska. Znaczy ja bym tego smokiem nie nazwała, ale spoczko. No, a jeszcze tam było, że można, jak już się jakby olało Damona, to można było albo oddać kasę Drew, żeby było dla ojca, albo zostawić dla siebie, czyli wiecie, tam, żeby Frank się cieszył, żeby dostać fragment kasy na wyjazd z Rachel i tak dalej. Więc miałabym drugi problem
co wybrać. I wtedy Frank byłby zły na mnie i no, co nie zrobić, wszystko źle, proszę. Tak po prostu to działa. Bardzo słodka ta maska. Mam nadzieję, że coś tam Rachel ją założy. Ja nie wiem, czy jest słodka, ale skoro tak twierdzisz, Raven Mask. Okej, okay, aha, to ten ktoś ma być krukiem. Znaczy powiem tak, to, że to jest kruk, to spoczko, ale że to jest smok, nie? Nope. Jakiś, nie wiem, smoki mają takie te... Nie wiem, mi się to kojarzy coś a la... No wiecie, jakiś taki zwykły zwierzak, co ma takie te... rogi, a tutaj mamy rysunki tej, jak ona mianem jest Steph, ale słodko. Mi się swoją drogą... Kto ma tym ptakiem być? Nie wiem, Wiktoria? Nie, no chyba nie, bo ona chyba nie bierze udziału w przedstawieniu. Nie, nie ogarniam szczerze, jak to jest. No bo jakby to uśpiła, bo podejrzewam, że o to chodzi, no to co wtedy? Co by to zmieniło? Nie wiem, nie ogarniam. Look. Swoją drogą fajne było, że gdybym nakłamała Wiktorii, że zgadzam się na to, żeby znaczy nakłamać jej jakieś rozwiązanie zadania z chemii bodajże, czy czegoś tam i ona by uwierzyła i by to spisała i by miała potem kłopoty, to by Dyro nam to wypomniał. Tak jakby to nie była jej wina, że sama chciała ściągać, nie? Zresztą fajne było to, że też można było w tym samochodzie zainstalować inny kolor żarówki, można było tą kapę dać zamiast tęczowej taką piracką, no nie wiem, taką piracką, wiecie. I tak sobie oglądam właśnie u kogoś teraz serię i właśnie niektóre rzeczy są inne niż u mnie i dlatego mogę sobie, znaczy patrzę tylko to, co już grałam, tak. No, a kolejna ciekawa rzecz jest taka, że ta bransoletka, którą ma Rachel, o której tak było mowa kilka razy, to jest bransoletka, którą potem ona podarowała Frankowi. I jakoś, nie wiem, nie skojarzyłam tego wcześniej. Hej dzieci, chcecie się ubrać jak duży ptak? Jak kuzyn ptaka? Nie, nie bardzo. Note, okej. Okay. Swoją drogą... Tu jest jeszcze taki pokoik. Jest tam kto? A nie, to jest... Nie. A tam dalej też można iść? No bo skoro tutaj nie ma, to chyba tam, czy nie? Note, okej. Okay. Do kogo, bla bla. Aha, nawet jeśli Steph tutaj nie ma, to wszędzie jest pełnej karteczek. Przebieranie się, make-up do 6, znaczy do 18. Tak, czyli o 18 jest przedstawienie albo coś w tym stylu. Kostiumy. Spójrzmy. Jakieś stare czasy i taka kieca jedna w sumie. Bu. Widziałam dawno takich starych strojów, kiedy mama nie zabrała mnie na zumbę, coś w tym stylu. Tak, da się tam wliść tak swoją drogą? A to już jest na zewnątrz. Okej. Okay. Aha, czyli Rachel umarła. Czy co, wyszła na scenę? Nie wiem, boję się tam iść, bo nie wiem, czy się granie nie przełączy. Okej, okay, mamy torebkę. Ale to chyba na koniec, bo ja najpierw chciałam sobie poglądać. Znaczy, z jednej strony kocham w tej grze oglądać każdą jedną rzecz. Ubóstwiam, a jednocześnie jestem strasznie przejęta. Co też kombinuje nasza... Kochana Wiktoria, śliczny strój to chyba do tego kruczka. Ten strój kruka jest ładniejszy od smoka, moim zdaniem. Ja chcę takie lustro. Znaczy w sumie nie lustro, choć wiecie, takie duże lustro przydałoby się, bo czasem jest problem, żeby zobaczyć, jak się wygląda, nie? Jak się wychodzi, ale śliczne są te lampeczki. Kocham. Okej. Okay. Kateczki, good luck. Amber. You are a star. I'm... Co? I am invisible? Nie wiem. Powodzenia, Amber. Jesteś gwiazdą. Look. Empty note. A to jest czyje?
by... Leaf? Nie, nie wiem. Luke. Ja albo Mr. Keaton? Jakiegoś makijażu? Okej. Jako, że już chyba wszystko przelukałam. Tak, to teraz została najważniejsza rzecz, boję się. Nie rozumiem. Tylko najlepsza dziecięcy niewolnik dla Wiktorii. Nie wiem. Znaczy, że jakaś pewnie torebka markowa czy coś, ale nie wiem, o co chodzi. Dobra, boję się. Na ziemię, najlepiej. Czy nie na ziemię? Nie. Fuck. Pills. No, to nie było oczywiste. Nie, nie. A to co to jest? Portfolio. Okej. Ale ja nie wiem, w jakich kontaktach jest Victoria z Rachel. I ona by wzięła tą herbatę? Czy co to cholera jest? Nie wiem. Bo tylko było, że jakby one obie były w Vortex w klubie i że jakby Victoria czuła się zagrożona i nie lubiła Rachel, a udawała chyba, że ją lubi, więc może dałaby się nabrać, nie wiem. Wspaniałym fotografem. Znaczy Victoria. I to jest Nathan? I Drew? I ktoś? Znaczy... Co? Nie ogarniam. On to tak wygląda smutno strasznie. Tak jakby nie chciał tu być i... Nie wiem. Nie ogarniam. On się też sportem zajmuje? Nie wiem. W każdym razie to jest takie nawiązanie do pierwszej części, że właśnie Victoria jest ma talent do robienia zdjęć, ale woli się zajmować dręczeniem innych. Zresztą to też było wytłumaczone w pierwszej części. Fajnie, bo tak naprawdę w tej części o zdjęciach to prawie nic nie ma. Ale ja nie wiem, to wygląda, że każdy ma jakiś talent w tej szkole. Umie rysować, nie wiem. Jest dobry w sporcie, w nauce, w robieniu zdjęć, w czymś tam. A nie wiem, a Chloe jakoś tak, nie wiem, nie bardzo przejawiała talenty. A raczej, znaczy, no, że nie chciała ich pokazywać, nieważne. O, druzy tym, z Majkim. Śniadanko jedzą, czy coś? Nie wiem. Przed szkołą. O, a to jest Dyro gapiący się na... Chyba tą... No. Tą statuetkę jakoś tam, nie wiem, założyciela, czy kogoś tam przed szkołą. O, a to jest ten Evan, który robi zdjęcia ptaszkom, a ona robi zdjęcie, jak on robi zdjęcie. Śliczne jest to zdjęcie. Nie no, wszystkie mają coś w sobie, tak? Więc szkoda, że ona się woli zajmować. No, cóż. Luke. Będzie się działo. Mam nadzieję, że uratujemy. Coś tam relaksujące? No, to dobrze mówiłam, to jest oczywiste. Ale no, nie wiem, szczerze zastanawiam się, jak to będzie dalej. Że co, że ona tego nie może zapieprzyć? A nie, to za późno, co ja bredzę. Dobra, chować rzeczy do torby. Nie, co ona robi? Chyba tak. No właśnie, musimy herbatkę wypić. Hello, baby! Kocham! Co ty tutaj robisz? To jest teren dla tych, co biorą udział w przedstawieniu. Here for Rachel, here for me. Że co, że jestem tutaj? Mam minę morderczą. Nawet w tej fryzurce takiej słodziaśnej. A, czyli... One to sobie tak razem wchodzą, psudziaśnie. Nie no, ja mam nadzieję, że ona nie pozwoli jej tylko wypić i wo. A swoją drogą, gdybym nie... Znaczy,
gdybym nie zgodziła się na to, że trzeba bronić Rachel, znaczy tak, dobrze mówię, Rachel, gdybym powiedziała Derowi, że to ona nas zabrała, namówiła do ucieczki ze szkoły, bo przecież to ona była, to wtedy by się okazało, że Rachel za karę nie mogłaby wziąć udziału w przedstawieniu. I ciekawe, co by wtedy było z tą dramą z Wiktorią. Here for me. Znaczy me, czyli... Nie wiem. Jestem tutaj, żeby wspierać Rachel. O, ona się cieszy, jak miło. No właśnie, chcę wiedzieć, żeby się zrelaksowała. Tak jak i ty, cokolwiek. Ty też chcesz. Nie pij tego! Co? Czy ona te przełożyła? Nie przełożyła. Chcę, żebyś sobie poradziła i pokazała swoje talenty w przedstawieniu. Dziękuję. Jakby jest zdziwiona, ale... Powiedz Rachel, a jeśli ona nie uwierzy, albo coś tam, tylko nie znam tego słowa. Nie wiem, przeszkodź jej? A jeśli się nie uda, co ja mam zrobić? Nie mogę się zdecydować. Dobra, powiem jej. Poczekaj, Rachel. A jak ona nie uwierzy? Aha, to było w twojej herbacie. Tak, jak śmiesz! Słucham? Czy to jest naprawdę możliwe? Uwierzyła mi. Ła. Oczywiście, że nie. Przepraszam, że twoje życie jest popieprzone, ale to nie jest moja wina. Chloe, Wiktoria jest moją przyjaciółką. Niczego by nie zrobiła, żeby mnie sabotować. Słuchaj, wkurzyłaś mnie, wiesz co, pieprz się. Już myślałam, że mi uwierzyłaś. A ciekawe, a to, co było, to tamto słowo oznaczało? Gdybym się zgodziła, to ona by mogła występować w przedstawieniu, tak? Znaczy ja nie wiem, bo nie wiem, co tamto słowo znaczyło i teraz mi to będzie dręczyło. This, nie wiem, nie pamiętam, jak to leciało, ale... And then she... Więc ona powinna wypić tą herbatę, więc powinna wytłumaczyć, dlaczego ma tabletki. Nie no, to drugie nie ma sensu, bo to by znaczyło, że ona powie coś w stylu: hej, mam tabletki, żeby się uspokoić, a nie dużą dawkę, nie wiem, cośkolwiek w tym stylu. Wypij. Znaczy i tak nie wypiję, ale mam to w dupie. Powinna to udowodnić. Wypij herbatę. Przestraszyła się. Co? Nie obrażaj Wiktorii. Tak, tak. Potrzebujesz dowodu, żeby zobaczyć, że ona jest wspaniałą osobą. Co? Nie zrozumiałam. Nie wiem, że udowodni? Nie wiem za bardzo. Wylej to. Ale jednak uwierzyła mi. No właśnie. Masz dowód chyba, nie? Czy nie? Ona się dała? Myślałam, że coś wykombinuje. Nie? Jesteś szczęśliwa? Nie, bo to był milimetr? Idę stąd, suki. Ją też nazwałaś suko? Wow. Uratowałaś moją dupę znów. To będzie pokręcony dzień. Wolny duch. Wiedziałam, że tu bierzesz, możesz mnie czytać jak zeszyt. O-o! Co? Przedstawienie zrujnowane. Tak? Juliet. Coś tam... Ariel nie może występować? Boję się, że musimy jakby zakończyć. Ale słodko wygląda, Nate.
I kto będzie grał? Wiktoria? Ona umarła po takim milimetrze? Czy o co chodzi? What the... Co? Aha, no właśnie, nie ma mowy. Ona, Chloe może być zastąpić Juliet. Jej, jak słodko. Romantyczne, a dlaczego? I kostium pasuje na nią. Grałaś kiedykolwiek wcześniej? Nie, cholera. Aha, bawimy się cały czas w improwizowane gry i ona jest fantastyczna. No w sumie racja. Slender, ramiona Slendera, co? A może by się ktoś zajął nią? Nie zgadzam się, zrób to dla mnie. O, jak słodko. Jak słodko. Okej. Okay. Masz strój, Matulku. Ja mówię, że ten strój jest śliczny, ale to coś na twarzy, ten makijaż. Nie wierzę, że Rachel mnie w to wpieprzyła. Mam takie małe pytanie. Po pierwsze, do jasnej cholery. Wiem, że Rachel... Znaczy, Boże, przepraszam, że mi się imiona mylą. Czemu jesteś taka zgarbiona, Matulu? Dobra, jak ten strój wygląda tak swoją drogą? Pokaż ty się. Nie da się zobaczyć? Może w tym lustrze? O tutaj, dobra, głupia jestem. Okidoki. To jest kieca? Nie. O... Wow. Masz gołe nogi. I stopy, i... Da się tyłem stanąć? Czy ja za wiele wymagam od życia? Okej. Okay. Elf, cholera. Pot. Aha, okej. Okay. To jest głupi plan. Czy dobry plan, żeby ci paść przed przedstawieniem? Skoro ona nie zna roli, w ogóle nie wie, co się tu dzieje. Note. Dobra, powiem tak. Po pierwsze, wiem, że Wiktoria jest... graffiti, bo zapomnę. Graffiti! I want! Okej. Okay. Kiedy życie daje ci błyszczyk, to... wykorzystaj go, żeby coś tam zrobić. Śmierć albo tragedia. Tragedia. Mam to. Ten brokat na ramionach, Matulku. Aha, że maska. Ale fajnie to wygląda, słodziaś, nie? Żurnal, okej. Okay. Trochę mi się to kojarzy z tym. Z pierwszą częścią. Gdzie była taka scena, że ktoś narysował jakąś... Powinna już wyjść. Że ktoś narysował jakiś ryjek na lustrze w kiblu. I Max mogła się tak ustawić, żeby to tak do jej twarzy pasowało. Dobra. Więc wiem, że ona jest suką, ale ktoś powinien jej pomóc i podnieść ją z tej ziemi. Szczególnie, że przecież Kito nie wie, co jej się stało, więc do jasnej cholery. Zresztą to jest... Jej, nie wiem, życie czy zdrowie jest chyba ważniejsze od jakiegoś głupiego przedstawienia, to po pierwsze. Po drugie, czy każdy, nie wiem, wkurza mnie to, że jak on jest nauczycielem od sztuki, to musi być popieprzony, tak? Nie może być normalnym człowiekiem, który kocha sztukę całym swoim sercem, ale potrafi jak trzeba przy ludziach zachowywać jak normalny człowiek i mówić tak, żeby inni go zrozumieli, tak? Takie trochę, nie wiem. A po trzecie, ja nie ogarniam. Takie małe pytanie. Skoro ona jej dała caluśką filiżankę, a ona wypiła taki mili łyczek. Swoją drogą zastanawiałam się, czy tego nie wypluła, czy jakoś tego nie zamoczyła ust na przykład, nie? Ale wypiła naprawdę mega mało. I padła po tak krótkim czasie. To teraz pytanie. Gdyby Rachel wypiła całą filiżankę, to by umarła, tak? Bo przecież... Nie wiem, jakoś nie wierzę, żeby to miało taką moc. To jest trochę dziwne. Nie wiem, nie ogarniam, spoczko. Dobra. To tak. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Mamy szansę zobaczyć Chloe w stroju...
kruczka, co pasuje do tej bluzki w sumie, tak? Takie nawiązanie, wybrałam bluzkę z krukiem i teraz też mam kruka. O, jestem taka mądra. Masakra. Wyglądasz, no, tego no, głupio, ale masz fajny dziubek. Na. Mega, to są takie niby oczy. Okej, to tak wygląda nasza wspaniała Chloe. Masakra kompletna. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!